Dzień dobry, witam wszystkie akwarystki i akwarystów. Dzisiaj jesteśmy przy mojej przydomowej hodowli rozwielitki. Wam pokażę tak na szybciutko, jak ja to robię. Wykorzystałem w tym sezonie trzy takie puste akwaria, które mi tam gdzieś stały w piwnicy jeszcze po dawnych czasach. Zakupiłem trzy bodajże woreczki 90-mililitrowe w sklepie zoologicznym rozwielitki żywej. No i co, na początku wrzuciłem kurzeniec tak zwany, czyli naturalny nawóz kurzy. Tam po parę takich pałeczek, bo to jest w takim a la granulacie, takie wiecie, pałeczki. Tego typu rzeczy. Wrzuciłem po kilka do każdego zbiornika. Zrobiła się zielona woda oczywiście. Wtedy wpuściłem rozwielitkę. No i wszystko ma się dobrze. Hodowla fajna. Jedyny minus to są to trochę małe zbiorniki i no jak się robi ciepło, to niestety no tej rozwielitki za dużo nie jest, bo ona wtedy jakby nie mnoży się, tylko wytwarza te takie formy przetrwalnikowe, bo tam rozwielitka to tam jest generalnie zimnolubna. O, tutaj jest Lusia, czyli mój labek. Także no tak to wygląda. Co tydzień dokarmiam rozwielitkę roztworem takim, wiecie, rozbełtanymi drożdżami w wodzie. No i leci to wszystko. Oprócz tego oczywiście jest jeszcze larwa komara, no bo to normalne. Także zmieniam teraz kadr, ustawię na statywie sprzęt, żeby się nie trzęsło i spróbujemy coś tam złowić. Dobra, no to słuchajcie, lecimy. Zobaczymy, czy nam się coś uda wyłowić fajnego. Ile tam tej rozwielitki jest? Tak przy okazji powiem wam, że no na przyszły rok na pewno tych rybek będzie więcej, bo tak jak wiecie, jak śledzicie kanał, to planuję duże akwarium. Oczywiście Malawi będzie powiększone. Oprócz tego planuję duże akwarium z paletkami, z dyskowcami ogólnie, bo będą tam też na pewno skalary. Dlatego na przyszły sezon prawdopodobnie zaopatrzę się w Mausera. Może nawet dwa. Gdzieś tutaj spróbuję to postawić. I zobaczymy, wtedy ta hodowla powinna być większa, też bardziej taka wydajna i wiecie, o kurczę, uciekło mi. Zaraz wam pokażę, no nie ma tego za dużo, coś, chociaż trochę jest. I właśnie Mauser ma to do siebie, że wiecie, że można, że tej wody tam jest więcej, bo to wiadomo, 1000 litrów, więc spokojnie ta woda się tak nie nagrzewa latem i ta rozwielitka, możemy się cieszyć tą świeżą rozwielitką praktycznie cały sezon, od wiosny do jesieni późnej. Natomiast, no tak jak tutaj przy tych zbiornikach, no to raczej w grę wchodzi wiosna, no i też potem jesień. Natomiast ten okres lata w tych największych upałach, no to niestety, ale wielkich szans na posiadanie rozwielitki nie ma. Pomachamy jeszcze tutaj troszeczkę. Ja to się tak staram, wiecie,
raz z jednego, raz z drugiego, potem z trzeciego i tak na zmianę, żeby ona miała czas na odbudowanie kolonii. Coś nie ma komara, bynajmniej w tym zbiorniku. Ostatnio było tego sporo. Oczywiście czarny, larwa czarnego komara, bo to jest najpopularniejsze u nas. Z wodzieniem bywa trudniej. Czasem się trafi, ale ogólnie, jeżeli już, to głównie czarny komar. No ale pysie lubią zarówno czarnego, jak i wodzienia, także... Dobra, pomachamy jeszcze chwilkę. Okej, coś tam jest z dużym liściem. Dobra, no powiem wam, że dość ostatnio dorzucałem właśnie kurzeńca, bo woda już tak się, że tak powiem, robiła troszeczkę za jasna. No i teraz widzę, że ten kurzeniec to jest świetna sprawa, bo tak jak mówię, wystarczy kilka pałeczek, kupujecie sobie takiego kurzeńca tam za, nie wiem, 20 zł, chyba zapłaciłem na niego za Allegro z przesyłką, tam jest 5 kilo. No to ja nie wiem, no, na parę lat pewnie by to starczyło. No a przy okazji, jak ktoś ma ogródek, to jeszcze może tam sobie go wykorzystać do podlewania jakichś tam roślinek, czy kwiatów, owoców, jakichś, wiecie, krzaczków owocowych i tak dalej. No, ale wracając do stricte akwarystyki, no to ten kurzeniec fajnie się sprawdza w tej hodowli. Ta woda naprawdę jest... Kwitnie momentalnie, że tak powiem. Jest zieleniutka i no, stanowi wtedy idealne siedlisko dla rozwielitki. Także to jest pod tym względem super. No tak jak mówiłem wcześniej, dokarmiamy rozwielitkę takim roztworem zawiesistym z rozbełtanych drożdży. No więc jak sami widzicie, nie jest to jakiś duży koszt, bo ja zapłaciłem za tam po woreczku chyba złoty 50, czyli w sumie 4,50 za tą rozwilitkę w zoologicznym. Do tego powiedzmy drożdże babuni złoty 50 do 2 zł w zależności gdzie kupujemy, czy w markecie, czy w jakimś przydomowym sklepie osiedlowym w sensie. Raz na tydzień to ta paczuszka starcza nam tak mniej więcej na, tak jak na te 3 zbiorniki, to gdzieś na 3 tygodnie, do miesiąca nawet. No i ten kurzeniec też, nie są to jakieś pieniądze. A mamy naprawdę fajny, wartościowy pokarm, którym rybki się zajadają, walczą zresztą jak odłowimy. Przeczyścimy to oczywiście, bo jak żeby inaczej, pokażę wam, jak pysie walczą z rozwielitką. Uwielbiają, wręcz uwielbiają. Dobra, myślę, że wystarczy. Proszę bardzo, to jest dzisiejszy połów, który trwał, no widzieliście sami, około kilku minut. Oczywiście przy nagrywaniu schodzi więcej, jak robię tego bez nagrywania, robię to bez nagrywania, to no jest znacznie szybciej. Widzicie, jest tam trochę glonu, co oczywiście nie przeszkadza, bo są to pysie, więc one bardzo chętnie ten glon też zjedzą, natomiast
No, trzeba będzie troszeczkę przeczyścić jeszcze tam na dnie, więc kilka razy będę musiał przelać, zrobić zlewki. A nawet są jakieś larwy, widzę komara. Kilka się trafiło, nie było tego widać, ale coś tam jest. Także teraz zrobię małe czyszczenie i widzimy się za chwilę. No i mamy kwintesencję dzisiejszej zabawy, czyli karmimy maluchy. Popatrzcie, co się będzie działo. Spójrzcie. Na czas karmienia oczywiście filtry wyłączam, to znaczy mechaniki, bo biolog chodzi cały czas, ale tam jest na nim założona gąbka, także ta rozwielitka się nie zmarnuje i nie wleci do filtra niepotrzebnie. Zobaczcie, co pysie wyczyniają. No, dostały dzisiaj niezłą dawkę, więc sobie pojedzą zdrowo. No, taka rozwielitka z przydomowej hodowli, oczywiście najważna i jakby największą jej zaletą jest to, że jest ona bezpieczna, nie jest gdzieś skażona jakimiś, wiecie, robalami, których no, nie chcemy w akwarium. Nicienie i tym podobne rzeczy. Jakieś inne bakterie, które występują w zbiornikach naturalnych, gdzie zazwyczaj się odławia rozwielitkę. No także no same plusy, bo jak widzicie, ryby się zajadają, rosną szybko. Zresztą to też widzicie i powiem wam, że zrobię następny odcinek. Zrobię właśnie o dorastaniu i wybarwianiu się pyszczaków, bo jest już tutaj kilka fajnych sztuk, które z różnych gatunków samców dominujących, które to już no, świetnie widać, który dominuje, bo jest już u zebry jest piękny samczyk dominujący, jest Maingano, jest też Auratus śliczny, piękny samczor, także w następnym odcinku postaram wam się właśnie coś tam przygotować takiego, żebyście widzieli, jak to wygląda. Start mieliśmy, o ile dobrze pamiętam, w maju. Mamy sierpień, więc minęło kilka miesięcy, a myślę, że różnice we wzroście widać gołym okiem. Zapraszam tutaj do obejrzenia pierwszych odcinków z zasiedlania i wtedy będziecie mogli sobie jakby porównać, ci, którzy oczywiście nie widzieli, nowych subskrybentów, nowych w ogóle widzów zapraszam do subskrybowania, bo myślę, że warto, kanał się będzie rozwijał, bo tak jak już mówiłem wcześniej, będę się powtarzał, to Malawi to jest dopiero początek. Teraz po wakacjach przerzucamy to do dużego zbiornika, około 700 litrów, a potem wlatuje 1000-litrowe akwarium z paletkami, z dyskowcami, gdzie będą paletki, będą skalary, no i oczywiście jakieś tam zbrojniki wybrane, ze 2-3 gatunki zbrojnika takiego fajnego chciałbym zakupić. No a potem będzie jeszcze morszczyzna, ale to dopiero za jakiś tam czas. Planuję też jakieś mniejsze akwaria na mniejsze pielęgniczki. No ale to wszystko melodia przyszłości, na razie skupmy się na tym, co jest. A jak widzicie, dzieje się fajnie. Dlatego poza tym na kanale odbywają się konkursy. Jest to kanał terrarystyczno-akwarystyczny, albo odwrotnie, jak kto woli.
W każdym razie i terraryści, i akwaryści znajdą tutaj coś dla siebie ciekawego. Dlatego jeżeli zależy Wam, znaczy chcecie po prostu oglądać ten kanał, no to zapraszam do subskrypcji, bo z tego co widzę w statystykach, to naprawdę ponad 80% osób oglądających nie jest subskrybentami. A szkoda, bo konkursy są tylko dla subskrybentów, to jest reguła na tym kanale. Jeden już był, wkrótce będzie drugi. Także naprawdę zapraszam. No i co? Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Oczywiście tego subika, to mnie strasznie motywuje, daje kopa. No sami wiecie, no jeżeli są fajne komentarze, przybywa subskrybentów, znaczy, że kanał się podoba, te treści, które Wam wrzucam, są dla Was ciekawe, jakieś wartościowe, no to oczywiście motywuje do pracy dalszej, także no zapraszam, a w tej chwili zostawiam Was jeszcze z pysiami, popatrzcie jak dojadają resztki, nie wiem ile minut minęło, gdzieś pewnie koło 5 mniej więcej i jak widzicie z pełnej porcji no, zostały jakieś tam ochłapy, zjadły rozwielitkę, zjadły też jak widzieliście te glony, które tam troszeczkę im wrzuciłem. No i cóż, no oglądajcie jeszcze kilka minut jak walczą, a ja się z Wami żegnam i do następnej produkcji. Hejka!